Cześć! Dziś pokażę Wam moją pierwszą przygodę z zestawami. Ja Pana zjadam. Otwieramy. I oto ukazuje nam się taka saszetka. Trzymuję. I rozcinamy. Potem jeszcze to się ładnie odetnie. I uwaga, dum, dum, dum. Tak się właśnie prezentuje. Tu mamy pierwszą foremkę. Saszetkę z kremem. Saszetkę, z której będzie potem ciasto. I jeszcze saszetki z galaretkami. Do tego mini rękaw cukierniczy. Łyżeczka. Dwa malutkie herbatniczki i tacka. Więc zabieramy się do rozcinania. Tadam! Teraz zobaczmy pierwszy krok. Oto nasza galaretka o smaku mango. Odrywamy zieloną saszetkę. Teraz potrzebujemy dwie takie właśnie miareczki wody. Za chwilę wracam. Pierwsza miarka. I druga. Teraz czas na saszetkę. Bardzo ładnie pachnie. Bierzemy łyżeczkę i wszystko mieszamy. Okej, galaretka jest wymieszana. Teraz myślę, że można ją odłożyć na bok, bo na razie nam nie będzie potrzebna. Chyba ma zgęstnieć. Teraz bierzemy te zagłębienia. Galaretkę pomarańczową. Teraz dodajemy jedną miarkę wody i naszą saszetkę. Mieszamy. Stąd już czuję, że ma bardzo intensywny zapach. I w miarę szybko się gęstnieje, więc to chyba dobrze. I wylewamy do foremek. Nie kapło mi. I to samo robimy z dwoma pozostałymi saszetkami. Tadam! Jeśli chodzi o zapachy, to borówka pachnie mocno, a truskawka tak, no, średnio. Ok, teraz robimy krem, czyli tą saszetkę, plus dwie takie miarki wody. Ok, dwie. I sypiemy. Mieszamy, mieszamy, mieszamy i widzimy się za chwilę. I zawijamy.
Teraz robimy ciasto z tej saszetki. Dwie miarki wody i ta. I siup. Tak wygląda powstała masa. Teraz trzeba ją przelać do tych dwóch foremek do zaznaczonej linii. Ok, teraz wkładamy do mikrofali na około 20 minut sekund. Tak wyglądają po wyjęciu z mikrofalówki nasze ciastka. Teraz odważamy je tak. I delikatnie wyciągamy. Ta-dam! Teraz drugie. Ta-dam! Teraz piszę, żeby przepołowić to ciasto na pół. Teraz sprawdźmy, co z galaretką. O. Nie! Co się stało? Widocznie jeszcze się nie zgęstła, więc musimy ją odstawić. Owocki widać, że zastygły się. Więc teraz spróbujemy wyciągnąć po jednym. Ojene! Zobaczcie, jakie to jest malutkie. Teraz truskawka. Niech będzie to okrągłe. Nie wiem, czy to widać, bo trochę się zamazuje. Ale ogólnie są mega słodziutkie i malutkie. Jeszcze teraz borówka. To jest na wielkości mojego paznokcia prawie. Teraz będziemy przyozdabiać nasze mini herbatniczki. Więc teraz to zawiniątko z kremem będziemy odcinać czubek. Teraz przyozdabiamy pierwszego herbatniczka. Robię może coś takiego i potem przyozdobię owocami. Za chwilę się widzimy. Ok, tak się prezentuje pierwsze ciasteczko. Jak wam się podoba? Teraz przyozdobiamy drugie ciasteczko. Teraz spróbuję zrobić takiego ślimaczka, ale chyba zrobiłam za dużą dziurkę, więc może to nie wyjść. No, w miarę. Rozprowadzimy to za chwilę. Dobra, w miarę rozprowadziłam krem. Teraz czas na owoce. Ok, to zrobiłam w bardziej kwiatkowym klimacie, chociaż stąd to też wygląda jak kwiatek. Ok, doki, teraz bierzemy się za ciasto. I kończy mi się już krem. Ok, teraz jakieś owoce. Weźmy sobie truskawki. Jedna truskaweczka. A nie, zejdź. Druga truskaweczka. A? I trzecia truskaweczka. Uwaga, leci. Ok, teraz nakrywamy tą częścią. Znowu wjedzie krem i myślę, że teraz użyjemy trochę borówek. Ok, dodałam jeszcze to serduszko z galaretki mango, która nie wyszła. I teraz to wygląda jak taka słodka buźka. Czas na następne ciasto. Ok, teraz no już mam taką resztkę kremu, więc zrobię takie
kropeczki. I za chwilę wracam. To trochę wygląda jak taka chmurka na chmurce. I za chwilę coś dodamy. Okidoki, trochę mi to jakby nie wyszło, ale i tak będzie wszystko cute. Dobra, sprawa jest ogólnie taka, że włożyłam tą właśnie galaretkę do zamrażalnika na chwilę, no i spróbujemy to wyciągnąć w ogóle i jest strasznie mało. A tu mam taki mini stoliczek, no i próbujemy. No, ogólnie sprawa wygląda tak. No, trochę słabo, ale ważne, że się trzyma, że się nie rozleciała jak jakaś babra. No i przyozdabiamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tadam. Całkiem ładnie. Moim skromnym zdaniem. W ogóle zostały mi dwie pomarańczki, więc chyba je wrzucę na te ciasta małe. Tak to wygląda na tym opakowaniu jakby. Jeszcze z tyłu opakowania są pomysły, jak można to przyrządzić, więc ogólnie fajnie, gdyby ktoś nie miał pomysłu albo nie mógł się zdecydować. Spróbuję sobie tej galaretki. Chociaż no nie wygląda to zachęcająco, no to spróbuję chociaż. Chociaż galaretkę, no bo nie wiem, może się z kimś podzielę tymi ciastkami. Zimna, ale bardzo dobra. Polecam. Czas na spróbowanie tego ciasta. No i co? Jemy. Też dobre, trochę słodkie, ale myślałam, że ten krem będzie zmieniał tak mocno smak, ale próbowałam tego kremu samego. Niezbyt mi smakował, a z tymi wszystkimi dodatkami jest bardzo dobry. Łamałam sobie jeszcze kawałek tego herbatniczka i go spróbujemy. No, mam nadzieję, że będzie dobre. Zestaw jest mega dobry, mogłabym go polecić, no, prawie każdemu. Jak wam się podobało? I tak, tylko wam powiem, na 15 łapek w górę robimy kolejny zestaw. Do zobaczenia!